Ortki, ogromna prośba. Chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największego grona osób, żebyście zobaczyli ten materiał do końca. Także jeżeli ten materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. No a w komentarzach podzielcie się swoimi opiniami po odcinku. Także tyle ode mnie. Zapraszam do oglądania. Witam Was oczywiście, kochani, wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karus i witam Was w takim dość nietypowym odcinku na moim kanale, ponieważ w tym odcinku będę chciał Wam wyjawić całą prawdę, gdzieś też może powiedzieć, dlaczego taki vlog powstał i w jakim celu tak naprawdę go nagrywam. Nagrywam tego vloga tak naprawdę po to, żeby Wam powiedzieć całą prawdę, co się działo przez te 6 lat, jak już mam ten kanał. Dlaczego było tak dużo tych przerw, które, no jakby nie patrzeć, gdzieś trochę zniszczyły i zabiły te wyświetlenia. Ponieważ kiedyś wyświetlenia robiłem naprawdę duże, teraz są, no mniejsze, dużo mniejsze, jakby nie będę tego ukrywał, nie będę okłamywał sam siebie. Dlatego zacznijmy od początku. Przypomnijmy sobie lata 2016-17, gdzieś tutaj będę też Wam wrzucał screeny i statystyki, jak to wszystko wyglądało, gdzie tak naprawdę uważam, że rok 2016, a raczej początek 2017 aż do 2018 był dla mnie najlepszym momentem, jeśli chodzi o prowadzenie kanału, takim przełomem, że nagle tak wszystkie te wyświetlenia poszły w górę, tyle osób zaczęło mnie oglądać, wszystkie te pozytywne komentarze, była taka większa interakcja między mną a Wami, czyli widzami, bo tak naprawdę to Wy tworzycie kanał jako widzowie, nie ja. Ja jestem tylko osobą, która jakby nagrywa te odcinki czy streamuje, a to Wy jesteście odbiorcami i to od Was zależy, czy ja kiedyś osiągnę swój cel, bo to wszystko tak naprawdę zależy od Was. Jeżeli nie ma widzów, no to nie ma statystyk. Od ostatniego czasu jakby bardzo dużo dostaję wiadomości, dlaczego są tak małe zasięgi, przecież masz tyle subskrypcji, powinieneś mieć chociaż trochę więcej tych widzów. Nie mówimy tutaj o, nie wiem, tysiącach czy dziesiątkach tysięcy, tak? No bo dziesiątki tysięcy zdarzały się bardzo rzadko, ale zdarzyło się parę razy. Natomiast tak naprawdę to wszystko jest spowodowane tymi przerwami. I teraz dlaczego były te przerwy? Patrząc na swoje wszystkie odcinki, gdzie nagrywałem je tak naprawdę mówiąc, że nie miałem czasu, bo była szkoła, bo coś się innego działo, jakby to wszystko jest nieprawdą. Prawdą jest oczywiście to, że jak już był taki fajny przełom, gdzie te wyświetlenia znowu szły w górę, ja straciłem jakby wenę na to nagrywanie, pomyślałem sobie, że to nie ma sensu, no bo przecież to nie jest możliwe, żeby to aż w tak wolnym tempie szło do góry. Myślałem, że to bardziej będzie tak, wiecie, stopniowo szło, ale będzie cały czas szło, a to były wzloty, upadki, wzloty, upadki. Nagrywając tego vloga tak naprawdę chciałbym też Was prosić o taką pomoc, jakby nie patrzeć, co byście tak naprawdę chcieli u mnie oglądać na kanale, bo ja zauważyłem, że tak naprawdę, no nie oszukujmy się, największe wyświetlenia u mnie robi Counter-Strike. No jest to gra, która tak naprawdę sprawia mi największą przyjemność, jeśli chodzi o nagrywanie czy właśnie streamowanie. Próbowałem trochę innych rzeczy, typu właśnie Mafia, GTA, Outlast, no trochę się to przyjęło, ale no nie do końca. Dlatego tak naprawdę, gdybyście w komentarzach napisali, co byście chcieli najbardziej u mnie zobaczyć na kanale, byłbym bardzo wdzięczny, no bo nagrywam głównie dla Was. A raczej nie głównie, tylko dla Was. Nie robię tego jakby dla siebie, dla sobie tak naprawdę sprawiam tylko przyjemność i frajdę tym, że mogę nagrywać, mogę streamować, montować te odcinki, no bo nie oszukujmy się, że dla mnie, jako dla początkującego youtubera, no już nie takiego początkującego, bo już trochę lat to robię, sprawia mi ogromną przyjemność. Że właśnie komuś mogę poprawić humor, czy dostarczyć nową wiedzę, tak jak nagrywam poradniki do CS-a. Dużo osób mi właśnie za to dziękuje, że miało taką rangę, teraz ma taką, że posłuchali się, zaufali jednak moim radom i to gdzieś sprawia właśnie, że człowiekowi się chce bardziej nagrywać. Takie właśnie pozytywne komentarze. Dlatego Mortki, jeżeli byście mogli napisać w komentarzu, co byście chcieli najbardziej u mnie zobaczyć na kanale, gdzieś sobie to po prostu porównam, ile było głosów za tym, ile było za tym, po prostu dojdę do wniosku, że w większości będę nagrywał to, co Wy chcecie najbardziej zobaczyć, a w takiej troszeczkę mniejszości to, co chcą zobaczyć jednak część osób. Bardzo fajny komentarz pojawił się gdzieś około tygodnia temu na streamie, że nie pamiętam już nazwy tego użytkownika, ale bardzo jakby poprawił mi tym humor i dał taką nadzieję, takiego kopa, że, i tutaj cytuję, mimo iż ogląda Cię 5 osób, jakby Ty się nie poddajesz i chcesz to robić dalej. I tutaj się zgodzę, bo kiedyś właśnie na streamach było
było dużo lepiej. Osoby, które oglądają mnie właśnie w 2016-2017 roku, no są w stanie porównać, co się kiedyś działo na streamach, gdzie no nie miałem dobrego mikrofonu, nie miałem dobrego komputera. Jakość tych streamów była no dużo, dużo gorsza niż jest teraz, tak? Bo są jakieś dodatki, są lepsze overlaye. No kiedyś na pewno zdecydowanie było lepiej, tak? Teraz jest no gorzej, nie będę się okłamywał, ale wiem, że trzeba kilka razy upaść, żeby w końcu wstać. I dużo też youtuberów zauważyłem, jakby chcę bardzo, bardzo szybko wszystko zdobyć. Ja do tego grona nie należę. Jakby postawiłem sobie za cel 10 tysięcy subskrypcji i nawet jakbym miał wbić te 10 tysięcy subskrypcji za 5 lat, to ja wiem, że będę do tego dążył, tak? Bo to jest mój cel. Pierwszy cel 1000 subskrypcji udało się przebić, 2000. Ja nie spodziewałem się, że to ruszy tak nagle, ponieważ kiedyś miałem starszy kanał, może część osób zna ten kanał, ale on ma tam tylko 140 subskrypcji. Zakładając ten kanał, no chciałem zbudować większe grono widzów, chciałem poszerzyć tą społeczność i to się udało, tak? Bo już jednak jest 2000 subskrypcji na kanale ponad, z czego jestem naprawdę zadowolony. I małymi kroczkami wierzę, że uda się kolejny cel 3000, później 4000, 5000, że ta bariera będzie rosła. Jakby trzeba do tego dążyć, ja będę do tego dążył, postawiłem sobie za cel, że będzie ta regularność, no bo nie oszukujmy się, że u mnie z tą regularnością bywało średnio. Teraz też jest to jakby uzależnione od moich godzin pracy, no bo pracuję w godzinach 10-18 bądź 14-22. Czasem zdarzy się 10-22, ale nawet jeżeli miałby pojawić się jeden film w tygodniu, to ten film się pojawi. Też, Mortki, nie chciałbym, żebyście odbierali ten materiał jako jakieś moje, nie wiem, żalenie się, czy robienie jakieś, nie wiem, ofiary się. Tak totalnie nie jest. No i też chcę właśnie jakby opowiedzieć całą prawdę, dlaczego tak się wszystko działo. Nie wiem, jak to nazwać, nazwijmy to taką trochę moją słabością, że patrzę na to, co się działo 5 lat temu, że zrobić 200 wyświetleń, to nie był żaden problem. Teraz się czasem zdarzy, że nawet 100 wyświetleń zrobić, to jest już problem. Jakby wiadomo, że to wszystko leży po mojej stronie, no bo jeżeli ja nie daję radości drugiej osobie, no to ta druga osoba no nie będzie chciała mnie oglądać. Dlatego też właśnie powtarzam, pytanie do was, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, czy ma być to CS, czy ma być to, jak ma być to CS, to w jakiej formie, czy chcecie MMy, czy chcecie jakieś, nie wiem, funny moment, czy właśnie poradniki, które robią jednak największe wyświetlenia. Ale no nawet porównajmy sobie CS-a, jakie robiły wyświetlenia kiedyś mecze, jakie robiły teraz. Wiadomo, że kiedyś to rosło szybciej, dużo szybciej. Teraz to, jakby nie patrzeć, rośnie powoli, ale rośnie cały czas, z czego też jestem zadowolony, bo taki poradnik do CS-a, który nagrałem niecały miesiąc temu, już ma prawie 1000 wyświetleń. No tego się nie spodziewałem, dlatego każdej osobie, która zostawiła łapkę w górę, ogólnie każdej osobie, która zostawia łapkę w górę pod moimi filmami, ogląda moje filmy, komentuje te filmy, bardzo serdecznie dziękuję. I czuję, że po 6 latach, po tych wszystkich zlotach i upadkach, to jest właśnie ten moment, gdzie to ruszy. Wierzę w to mocno, będę do tego dążył, ale już tak jak mówiłem, część zależy ode mnie, ale to wszystko tak naprawdę zależy od was. Także jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, bardzo mu dziękuję. Natomiast, mordeczki, zapraszam was na mojego fanpage na Facebooku, do którego link standardowo znajdziecie w opisie. Zapraszam was również na mojego Instagrama. No i co? Zostawcie łapkę w górę pod filmem. W komentarzach podzielcie się swoimi opiniami, jest to dla mnie niezmiernie ważne. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w sobotę w kolejnym odcinku, także trzymajcie się ciepło i pozdrawiam. Cześć!